Piłkarze MLKS-u Kolopnica ponownie zostali mistrzami powiatu wieluńskiego Zrzeszenia LZS w halowej piłce nożnej. W turnieju finałowym po wygranych eliminacjach wzięło udział 8 drużyn, a skład półfinalistów był o tyle zaskakujący, że znaleźli się wśród nich dwaj przedstawiciele klasy B, LZS Wrońsko i GKS Czastary. W obu półfinałach bramki nie padły, dlatego o składzie finalistów decydowały rzuty karne. Przedstawiciel drużyny, która zagra w finale, Gminny Klub Sportowy Czastary, przedstaw się. Tobiasz Freder. Jak to się stało, że drużyna z powiatu wieruszowskiego zagrała w finale mistrzostw powiatu wieluńskiego? To jest taka tradycja. Od kilku lat gramy tutaj w Wieluniu. Dwa lata temu mieliśmy finał. Niestety nie udało się wygrać, ale... Pamiętam, z Białą, 3-0 żeście prowadzili. Tak. I jak frajerzy? No trochę, no kontuzje nas. Mieliśmy tylko dwóch zawodników na zmianę, bo reszta... Ale w meczu, w którym się gra 20 minut, prowadzić 3-0 i przegrać mecz, to jest sztuka. No jest sztuka, jest. No niestety, tak wyszło. No. Co się przez te dwa lata działo? Spadliśmy do B-klasy. Ale znowu zagracie w finale, tak? Tak, znowu zagramy w finale i... Co się stało, jaka była droga do finału 2018? Po pierwsze zmienił nam się całkiem skład. Z tamtego składu w sumie czterech zawodników gra z tamtego składu, z tego finału. No i młodzież, że tak powiem, młodzież wzięła na siebie ciężar gry. Drużyna z B-klasy, to się... Tu przeważnie drużyny za klasy. Dajcie sobie z nimi radę. Kogo żeście pokonali w drodze do finału? W drodze do finału teraz mieliśmy z Krzyworzeką karne, emocje były. Ale wcześniej w grupie Rychłocice, tak? Rychłocice, Wrońsko i Łaszew. Jakie były? Czy zwycięstwa, czy byliście punkty? Wrońsko też gra w B-klasie, mieliśmy remis, a z Łaszewem i z Rychłocicami do przodu wygraliśmy. No i te karne tutaj... Przypomnij, z Krzyworzeką, tak? Tak, z Krzyworzeką. Wiem, że tu Krzyworzeka jedna z najbardziej, jeżeli najbardziej ograna, jeśli chodzi o halę, drużyna, ale daliście im radę. Obie drużyny stały z tyłu i tak za bardzo do przodu nie parli, tylko z kontry grali, no i remis i karny. Ale to wiedzieliście o sobie wszystko i taka była taktyka, żeby wytrzymać na remis i w karnych zwyciężyć? Graliśmy już w grupie z Krzyworzeką i też był remis, też... Też właśnie ta sama taktyka, oboje z tyłu, obie drużyny z tyłu. 7 minut do końca w drugim półfinale, tutaj też drużyna z B-klasy. Widzę, że cały czas akcje się dzieją na lewą stronę boiska, broni się Wrońsko, ale chcielibyście się spotkać z Wrońskiem czy z Konopnicą? Z Konopnicą, jak kolega mi powiedział, jest taka tradycja, jak Biała wygrała finał 2 lata temu, to rok później była w finale i przegrała właśnie z Konopnicą i chcielibyśmy Konopnicę ograć. Przedstawiciel drugiego finalisty MLKS Konopnica, Mateusz Kędzia. Mateusz Kędzia w Konopnicy nie mieszka, jak większość piłkarzy z Konopnicy. I powiedz, gdzie mieszkasz? Ja jestem z Wielunia, witam. Wychowanek? WKS. Potem gdzie grałeś jeszcze? Potem był epizod w Skomlinie i teraz Konopnica. Ile masz lat? 24. Nie marzy ci się wrócić do Wielunia? Znaczy fajnie by było zakończyć przygodę w Wieluniu, więc czemu nie? Powiedz mi, jaka tam jest atmosfera, dlaczego akurat Konopnica, jakie macie plany, co tam zwojować w tym nadwarciańskiej miejscowości? No, jakie plany? No wiadomo, że zawsze gra się o zwycięstwo, więc myślę, że o jak najlepsze miejsce. Awans raczej nikt o tym nie myśli, więc gramy o po prostu o zwycięstwo, jak najlepszy wynik. Zrobiliście furorę na trawiastych boiskach, seria bodajże 10 zwycięstw z rzędu w rundzie rewanżowej w 2017 i teraz również kilka efektownych zwycięstw jesienią, ale bez takiego namacalnego sukcesu w postaci awansu. Jak wspomniałeś, nikt nie myślał o awansie i faktycznie nikt nie myślał o awansie? Myślę, że tak jest. No, prezesi raczej skupiają się na lidze okręgowej. Nie ma też takiego zabezpieczenia w postaci jakichś obiektów. O piłkarzy to jest ciężko, więc wiadomo, że każdy powiedz mi, o zwycięstwo. Jak wam tutaj się wiedzie dzisiaj w grupie tej półfinałowej? No wiem jak było w półfinale, ale powiedz, jak było w tej grupie eliminacyjnej dzisiaj, w finałach? No zaczęliśmy turniej z Krzyworzeką, wygraliśmy 2-0, potem było bodajże... z kim nagraliśmy? Kraszkowice? Kraszkowice, proszę. Tak, też wygraliśmy, no bez porażki w grupę, także. Przegraliście tydzień wcześniej, tak? W derbach? Tak, tydzień temu z Rychłocicami 1-0, no. Dzisiaj w derbach gminy też żeście nie wygrali w regulaminowym czasie. No tak. No, przeciwnik postawił ciężkie warunki, no i... No właśnie dlaczego? Wrońsko gra w B-klasie, w klasie okręgowej.
co postawili autobus na swojej połowie? Znaczy myślę, że nie ma co porównywać klas do zmagań piłkarskich na hali, bo to jest wiadomo, szczęście, przypadek, błąd i w krótkim czasie można po prostu przegrać mecz w minutę. No. Z jakim nastawieniem się tutaj? Kiedyś to nie było, były srogie zimy, nie było tych boisk sztucznych. Pamiętam, że Konopnica wygrywała i Wieluńską Ligę Piątek Piłkarskich i Mistrzostwo Konopnicy i Mistrzostwo Powiatu. Z jakim teraz nastawieniem się wychodzi, kiedy te prawie zimy nie ma, dookoła coraz więcej tych sztucznych nawierzchni jest, szybko się te sparingi zaczynają, czy to jeszcze ma sens, czy łatwo jest nakłonić kolegów, żeby jeszcze wybiegli na halę i pokopali piłkę? No tak, myślę, że tak, bo nie trenujemy codziennie, nie spotykamy się codziennie tylko dwa razy w tygodniu i myślę, że to jest taka forma spędzenia wolnego czasu aktywniej. Tutaj rozmawialiśmy z piłkarzem z Czastar i marzyło mu się, żeby spotkać się w finale z Konopnicą. A wy też myślicie o Czastarach, czy o innym rywal? Znaczy myśleliśmy jednak, że Krzyworzeka wygra i raczej ustawiliśmy się pod Krzyworzekę, no ale Czastary wygrały i zobaczymy, co będzie za parę minut. Wygracie w finale? Mam nadzieję. W starciu o trzecie miejsce niespodzianki już nie było i Krzyworzeka ograła Wrońsko 4-0. Podobnie w finale, gdzie gra była bardziej wyrównana, a broniący tytułu mistrzowskiego Konopniczanie zwyciężyli 3-2. Poza pucharami dla drużyn organizatorzy oraz starosta Andrzej Stępień wręczyli nagrody wyróżniającym się zawodnikom. Otrzymali je najlepszy bramkarz mistrzostw Szymon Kalęba z Krzyworzeki, król strzelców Bartłomiej Porażka również z Krzyworzeki i MVP zawodów Paweł Ciężki z Konopnicy.